kolumnę wartość, należy wpisać odpowiednie ceny dla poszczególnych kodów. Ceny te znajdują się w tabelce po prawej stronie. Każdy towar ma przypisanych 5 różnych rodzajów cen. Należy wybrać odpowiednią z nich. Posłużymy się tutaj funkcją indeks wraz z funkcją podaj pozycję. Funkcja indeks oczekuje od nas zaznaczenia tablicy, którą będzie przeszukiwała. Tą tablicą u nas są wszystkie ceny, poczynając od pierwszej aż do ostatniej. Zablokuję ten obszar i przechodzę do kolejnego argumentu, naciskając średnik. Funkcja indeks oczekuje podania numeru wiersza i numeru kolumny. Numer wiersza mówi tej funkcji, z którego wiersza ma wybierać wartości, natomiast numer kolumny mówi tej funkcji, z której kolumny mają być wybierane wartości. I w pierwszym przypadku chcemy odnaleźć cenę dla towaru o kodzie 100 i rodzaj tej ceny to cena zakupu, czyli ma być ona pobrana stąd, czyli pierwszy wiersz, pierwsza kolumna. Jak powiedzieć funkcji indeks, aby sama odnajdowała te informacje, z którego wiersza i z której kolumny ma wybierać wartość. Posłużymy się tutaj funkcją podaj pozycję. Funkcja ta ma trzy argumenty. Szukana wartość jest to informacja, czego wyszukujemy. Także w tym przypadku będziemy szukali kodu towaru. Średnik. Przeszukiwana tablica jest to obszar, w którym będzie ta funkcja szukała szukanej wartości. Także przeszukiwaną tablicą będą wszystkie kody z cennika od pierwszego aż do ostatniego. Przyciskiem F4 blokuję ten zakres. I ostatni argument. Dopasowanie dokładne tutaj będzie potrzebne, więc 0. Funkcja podaj pozycję. Tutaj podana jako argument numer wiersza w funkcji indeks będzie odpowiedzialna za to, aby mówiła, w który wiersz ma funkcja indeks patrzeć. Czy w ten, czy w ten, czy w ten. Możemy zobaczyć, co z tej funkcji wyjdzie teraz. Jeżeli ją podświetliłem, nacisnę przycisk F9, to wówczas zobaczymy, że funkcja ta wyświetla jedynkę, czyli w pierwszym wierszu jest kod towaru 100. Ctrl-Z, aby to cofnąć. I w ten sam sposób muszę powiedzieć Excelowi, aby funkcja indeks odnajdowała sobie numer kolumny automatycznie, również korzystając z funkcji podaj pozycję. Tym razem powiem, aby ta funkcja podaj pozycję szukała rodzaju ceny, czyli komórka z typem ceny, średnik. Te typy cen znajdują się tutaj. Blokuję ten obszar, średnik 0, czyli dopasowanie dokładne. I ta część z kolei funkcji indeks, czyli to podaj pozycję, jest odpowiedzialne za podanie informacji, w której kolumnie jest odpowiedni rodzaj ceny. Czy ta cena zakupu jest w pierwszej, w drugiej, czy być może w piątej kolumnie. W ten sposób użyłem funkcji indeks z dwoma funkcjami podaj pozycję, aby przypisywać ceny. Sprawdźmy, czy działa. Klikam przycisk Enter, aby to zatwierdzić. I teraz kopiuję tę formułę w dół. Spróbujmy sprawdzić, czyli na przykład cena dla towaru o kodzie 101, cena hurtowa 2 to 47,94. Sprawdźmy, 101, cena hurtowa 2, 47,94. Czyli wygląda na to, że wszystko jest OK.